kocham pana, panie Sułku. Odcinek 243. Kto nie ryzykuje, ten nie idzie z postępem. A zresztą, co to za ryzyko? Raptem 10 złotych. Gdyby się udało, można by powtarzać eksperyment praktycznie w nieskończoność. A jaka wygoda. Po prostu wysyłam pana Sułka po zakupy, a on po jakimś czasie wraca z reklamówką pełną zamówionego towaru. A wszystko kupione według karteczki, którą mu uprzednio wręczyłam. Może jestem naiwna, ale postanowiłam spróbować. Słowo daję, że nawet mnie to zaczyna bawić i emocjonować. Uda się, czy się nie uda? Oto jest pytanie. Z jednej strony jeszcze nigdy pieniądze dawane panu Sułkowi nie zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Z drugiej jednak strony należy mi się chyba po tylu latach jakaś, no choćby minimalna wyręka. Sklep, i to wielobranżowy, jest niedaleko towarów, ile tylko dusza zapragnie. Wystarczy włożyć do koszyczka, podejść do kasy, zapłacić i po kłopocie. To jest naprawdę bardzo proste, zwłaszcza po pierwszym. Ach, trzeba przyznać, chciał czy nie chciał, że przemiany ustrojowe w naszym obozie poszły ludziom całkowicie na rękę. Nie trzeba się już tak upokarzać w kolejkach po byle co. Och, samego mleka jest z 5 gatunków, a ile masła, serów, że o wędlinach nie wspomnę. Warzywa, owoce, rozmaite soki. Oczywiście nie na każdą kieszeń, oczywiście nie na kredyt, ale jeżeli ktoś tak jak ja regularnie dostaje rentę, to przynajmniej do 10 sporo rzeczy wchodzi w tak zwaną grę. No, ale coś go nie ma i nie ma. Od godziny powinien już być. Mam nadzieję, że nie przytrafiło mu się coś nieoczekiwanego. O, jest. Słyszę, jak wyciera nogi. I po czym to? Przecież droga sucha. Jestem. Widzę, panie Sułku, kochany. Cicho. No i jak tam? Ogólnie? No, jak najogólniej. Bardzo fajnie. Idę spać. Rano? A co, nie wolno? Chyba sobota jest. Czy pani się coś porympało? Nie, raczej nie. Wydaje mi się, że humor panu jakoś tak nie dopisuje. A co? Nie wolno? No, to dlaczego pan się tak ode mnie opędza? Coś się nie udało? Udało. Coś się panu przytrafiło po drodze? Nie. Sklep był otwarty? Otwarty. No to dobrze. Jaka to teraz wygoda? Piątek, świątek czy sobota sklepy na okrągło handlują. Towaru rzucili dużo? Rzucili. Swoją drogą, skąd oni tego wszystkiego tyle biorą, prawda? Prawda. Cicho. No tak. Tak. To bardzo dobrze, że na razie zostawił pan zakupy w przedpokoju. W jakim przedpokoju? No, w naszym. Jakie zakupy? No, te, które miał pan zrobić. A, te! Myślałem, że tamte. Jakie tamte? Tamte. Znaczy nie te, tylko jak najbardziej tamte. Tamte to nie, ale te tak, to tak, oczywiście. Aha, tak. No to świetnie. Wystarczyło? Czego? Pieniążków. Pieniążków? Pieniążków. Tamtych? Nie, tych, które panu dałam. Dzisiaj? Dzisiaj. Pogoda jest jako taka. W każdym razie nie pada. Złota polska jesień. Ta złota, cholera jasna, psia krew, słowo honoru. Można powiedzieć, taka jesień to jest, pani Elizo, przeważnie jesienią. Tak. A zimą. A latem latem. A wiosną z kolei... No dobrze. Pogawędziliśmy, a teraz zobaczymy, co pan kupił. Gdzie? W sklepie wielobranżowym. No tak.
No tak, to wiedziałem, że tak będzie. Ja się, dłużej się tego nie da odwlekać. Z panią to tak zawsze jest. Pani bardzo trudną kobietą. Pani Elizo. Jaką tam trudną? Trudno, trudno. Ta pani dociekliwość, to kiedyś mnie dobije. Zaraz, zaraz. O co panu chodzi? Panie Sułku, kochany, i jaka dociekliwość? To już nie wolno zapytać, jak panu poszły zakupy? A czy ja powiedziałem, że nie wolno? Przespałbym się i potem jakoś byśmy się dogadali. Jak to dogadali? Dlaczego my się mamy dogadywać i w jakiej mianowicie sprawie? To wiedziałem, że tak będzie. Niepotrzebnie w ogóle szedłem po te zakupy. Trzeba było siedzieć w domu na tyłku i patrzeć przez okno. Człowiek się stara, a potem same pretensje. A czy ja mam na razie do pana jakiekolwiek pretensje? No, na razie nie. Ale za chwilę będzie pani miała. Nie kupił pan tego, co trzeba według karteczki? Zasmarkana karteczka. Co, wytarł pan w nią nos? Nie, nawet gdybym chciał, i tak była za mała. Była? Była? A gdzie pan ją ma? No, przecież nie zjadłem. To co pan z nią zrobił? Nic. Oj, panie Sułku, czy pan przypadkiem tuż za progiem naszego domu nie zrobił sobie z tej karteczki tak zwanego skręta? Nie miałem przecież tytoniu. To z trawy. Myśli pan, że nie wiem, że pan sobie papierki napycha trawą? A potem pan zawsze kasza. O, tak. I od razu wiadomo, że pan sobie popalił. No co? Nie wolno? Jestem pełnoletni, wiedziałem, że tak będzie. Z panią to tak zawsze tylko się żywcem uwędzić. A więc zrobił pan zakupy bez karteczki, tak? Oczywiście, że bez karteczki. No bo jak z karteczką, jak nie było karteczki. Oj, ludzie, weźcie się i się zastanówcie. Nie było karteczki. Bo ją pan wypalił. Domyślam się, że zrobił pan zakupy niezupełnie te, o które pana prosiłam. Wręczając panu nie dalej niż 2 godziny temu 10 złotych, tak? Wielkie mi halo, wielkie mi pieniądze, wielka mi fortuna. Jakby było o czym wspominać. Owszem, jest o czym mówić. Jakby nie było o czym mówić, to bym przecież nie mówiła. Gdzie te zakupy? W przedpokoju, tak? Nie. To gdzie? Po prostu nigdzie. Jak to? Tak to. Nigdzie. Trzeba było na większej karteczce. I jednocześnie jakieś większe zakupy, a nie takie, co kot namiałczał. Lazłem z godzinę. 300 metrów? 320, jeśli chodzi o ścisłość. Tutaj w ogóle nie chodzi o ścisłość. No to o co chodzi, bo nie rozumiem. Pan jest bardzo niezrozumiałą kobietą. No, niech pan nie zagaduje. Przeputał pan te 10 złotych, panie Sułku jedyny, tak? Tylko je przeputał. A co pan z nimi zrobił? Miała być kasza, sól, mąka, cukier i ziemniaki. Miałam mieć z pana w rękę. Zgubił pan te pieniądze, czy jak? Mógłbym z łatwością powiedzieć, że tak. Że po prostu zgubiłem. Sama mi pani podsuwa taką myśl. Ale że nie jestem kłamcą, to powiem prawdę. Niemożliwe. Możliwe. Jedno teraz wiem po dzisiejszym. Za taką sumę sobie człowiek nie poszaleje. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle było? 2 paczki tiktaku, no. Guma bez cukru, no nie. Wafelki babuni i cukier? O cukrze pamiętamy. No to całe szczęście, że cukier przynajmniej mamy. Mieliśmy to w kostkach. W drodze powrotnej tak się słabo poczułem, że musiałem... Zjadł pan cały? Całkowicie. Czyli niczego pan nie doniósł? Niczego tym razem, ale... No, 10 razy się zastanowię, zanim pana znowu wyślę do sklepu. No szkoda. Mógłbym przecież chodzić codziennie, a nawet 2-3 razy dziennie. Tylko karteczki muszą być większe, a i suma poważniejsza, żeby 2 razy nie latać. No. Nóg w audiotele nie wygrałem. No. A ja tam nie wygrałam pieniędzy ani samochodu. Ja mam skromną rentę. Oj, to bardzo, bardzo. W ogóle bardzo skromna z pani kobieta, pani Elizo. Za skromna. Słowo honoru. Muszę panu coś uświadomić, panie Sułku jedyny. Cicho, no co? Dzięki temu pana skokowi na kasę nie będzie pan nic jadł przez przynajmniej 2 dni. Dlaczego? Bo niczego w domu nie ma.
To nie było, to i nie ma. Z pustego w próżne, to i wrona dziobem nie nasmarcze. Co? Słowo honoru. Cicho! Tymczasem gajowy Marucha zebrał się do kupy i poszedł na zakupy. Do usłyszenia. Znowu kupi jakąś tanią bombonierkę, czyli cukier w kostkach. Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Jacek Janczarski. Kocham pana, panie Sołku.